Przepyszny obiad z białą kapustą. Już nie będziesz chciał jeść zwykłych mielonych. Weź jedną kapustę średniej wielkości. Potnij ją od czubka na 3 centymetrowe kawałki. Każdy z nich ułóż delikatnie na blaszce. Przypraw kapustę za pomocą soli i pieprzu. Mięso mielone przełóż do dużej miski. Dodaj jedną cebulę pokrojoną w drobną kostkę. Trzy ząbki czosnku przeciśnij przez praskę i dodaj do mięsa. Dodaj łyżkę czerwonej papryki, łyżkę czarnego pieprzu, dwie łyżki soli. Następnie wsyp łyżkę gałki muszkatołowej oraz ziół prowansalskich. Załóż gumową rękawiczkę i wymieszaj całość. Dokładnie, żeby przyprawy równomiernie się rozprowadziły. Zdejmij rękawiczkę i polej dłoń olejem. Weź kawałek mięsa i ugnieć go w kształt okrągłego kotleta. Powinien być średnicy jednego płata kapusty. Następnie połóż go na kapuście. Czynność powtórz. Do miski wsyp 50 g pokrojonego szczypiorku, dodaj do niego 30 g koperku. Następnie przełóż do miski 200 g jogurtu naturalnego oraz 20 g koncentratu pomidorowego. Całość dokładnie mieszaj, do uzyskania jednolitej konsystencji. Nałóż mieszankę na kotlety za pomocą łyżki. Pokryj nią dokładnie całe mięso. Tak przygotowane danie, wstaw do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni, piecz przez 45 minut. W tym czasie zrób sos. Do jogurtu naturalnego dodaj 20 ml mleka oraz ząbek czosnku i ulubione przyprawy. Całość wymieszaj, polej nim danie. Taki mielony na kapuście smakuje wyśmienicie. Jest zdrowy i sycący. Moja rodzina go uwielbia. Schabowe ruloniki z pieczarkami i serem. Przygotowane w piekarniku dosłownie rozpadają się w ustach. Schab potnij na dwucentymetrowe paski. Rozbij każdy kawałek za pomocą tłuczka. Powinny być jak najcieńsze. Pokrój 250 gramów pieczarek oraz jedną cebulę. Podsmaż je na maśle. Przypraw suszonym majerankiem według uznania. Następnie dodaj posiekaną pietruszkę. Przełóż pieczarki do dużej miski. Dodaj do nich również 100 gramów startego sera, całość wymieszaj. Na rozbite kawałki schabu nałóż farsz, zroluj ciasno, żeby powstała rurka. Potnij ziemniaka na talarki, ułóż go na dnie naczynia żaroodpornego, następnie połóż na nich schabowe ruloniki, jeden obok drugiego. Całość zalej śmietanką 30%. Naczynie wstaw do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni. Piecz przez pół godziny, po tym czasie wyjmij je i posyp na wierzchu żółtym serem. Wstaw ponownie do piekarnika na 15 minut. Tak przygotowane ruloniki są soczyste i pełne smaku. To idealny pomysł na obiad, gdy masz już dość zwykłego smażonego schabowego. Nauczyłam się tego przepisu pracując na sali weselnej. Kurczak zawijany z tanimi składnikami, który smakuje jak danie z restauracji. Przygotuj piersi z kurczaka, przetnij je na pół, w poprzek, tak, żeby powstały kotlety. Następnie rozłóż je na desce i przykryj folią spożywczą. Za pomocą tłuczka rozbij je na cieńszą grubość. Przypraw solą i pieprzem według uznania. Przygotuj kostkę masła ważne, żeby było w temperaturze pokojowej. Potnij je na kawałki. Połóż po jednym kawałku na każdym z kotlecików. Za pomocą łyżeczki rozsmaruj masło na mięsie. Zrób to dokładnie, żeby przykryło cały filet. Weź mały pęczek koperku i potnij go na drobne kawałki. Przełóż go do większej miseczki. Na tarce o dużych oczkach zetrzyj parmezan. Potrzebne będzie około 100 g wiórek sera. Przesyp je do miseczki z koperkiem i wymieszaj. Farsz przenieś na filety z kurczaka. Następnie zroluj je. Zrób to dosyć ciasno, żeby nie rozwijały się. Na tarce o drobnych oczkach zetrzyj końcówkę parmezanu. Do parmezanu dodaj 50 g bułki tartej. Wymieszaj całość, aby powstała jednolita panierka. Do drugiego talerzyka wbij jajko i wymieszaj je. Zawijaniec z kurczaka zamocz w jajku i następnie obtocz w panierce. Zrób to dokładnie z każdej strony. Na blaszce do pieczenia rozłóż papier. Układaj kawałki mięsa jeden obok drugiego. Wstaw do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni. Piecz przez 30 minut. W tym czasie obierz jeden ząbek czosnku. Pokrój go na drobne kawałki. Weź dwa pomidory i potnij je na kostki. Następnie wytnij z jednej czerwonej papryki nasiona i potnij ją na paseczki. Na patelnię wlej oliwę z oliwek i wrzuć czosnek. Następnie dodaj pomidory i paprykę. Podsmasz, aż warzywa zmiękną. Po kilkunastu minutach przełóż je do blendera. Zmiksuj całość na jednolitą masę. W ten sposób zrobisz pyszny sos ajwar. Zdrowy i pełen smaku. Zawijańce z kurczaka podawaj z tym sosem. Mięso jest soczyste i rozpływa się w ustach. Smakuje jak danie z najlepszej restauracji. Kawowe skrzydełka z piekarnika. Ten przepis jest przepyszny. Gwarantuję, że lepszych nie jadłeś. Przygotuj 2 kg skrzydełek z kurczaka. Umyj je i odetnij lotki. Następnie przekrój skrzydełka na pół. Przełóż mięso do dużej miski. Dodaj łyżkę soli i pieprzu. Wsyp łyżkę słodkiej papryki. Następnie dodaj łyżkę przyprawy kary. Obierz trzy ząbki czosnku i przeciśnij przez praskę. Dodaj go do mięsa, przygotuj 200 ml mleka. Polej całość, załóż rękawiczkę i wymieszaj mięso z marynatą. Zrób to dokładnie, żeby każdy kawałek był pokryty przyprawą. Zakryj miskę folią spożywczą i zostaw do marynowania na pół godziny. Po tym czasie rozgrzej piekarnik na 180 stopni i przygotuj panierkę. Wsyp skrobie ziemniaczaną do miski, obtocz w niej skrzydełka. Przełóż na blaszkę. Piecz je przez 20 minut. Gdy mięso będzie w piekarniku, przygotuj sos. Do garnka wlej 100 gram keczupu. Dodaj 40 gram masła. Następnie wlej 4 łyżki miodu. Do małej miseczki wsyp dwie łyżki kawy rozpuszczalnej. Wlej ciepłą wodę i zamieszaj. Gdy kawa się rozpuści, dodaj ją do składników w garnku. Na małej tarce zetrzyj skórkę z cytryny. Następnie odetnij połowę cytrusa i wyciśnij z niego sok. Dodaj go do sosu. Całość podgrzej, żeby składniki się roztopiły i połączyły. Wyjmij skrzydełka z piekarnika i polej sosem. Dokładnie wetrzyj go w każdy kawałek. To on odpowiada za ten cudowny smak. Skrzydełka w sosie połóż na blaszkę i piecz przez 15 minut. I gotowe. Taki obiad będzie smakować całej rodzinie mięso jest soczyste i pełne smaku sos jest przepyszny. Danie znika z talerzy w dosłownie kilka minut.